Dziękuję, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni. Widzimy się dziś ponownie po nocnej przerwie. Wczoraj, myślę, że dla wszystkich to jest jasne, z powodu pewnej kompromitacji nowej koalicji, świetnie podobno merytorycznie przygotowanej do sprawowania władzy, musieliśmy przerwać sesję. Okazuje się, że ta koalicja, która tak buńczucznie ogłosiła w mediach, że jej powstanie gwarantuje skok cywilizacyjny Dolnego Śląska, nie jest nawet w stanie przeczytać ze zrozumieniem przepisów prawa. Okazuje się, że ilość podmiotów w koalicji absolutnie nie idzie w parze z jakością. No, aż tak pomyśleć, że jeżeli Państwo nie potrafią sprawnie przeprowadzić wyboru marszałka, aż tak pomyśleć, co wydarzy się za te 9 miesięcy, kiedy zakończy się Państwa kadencja. Tak więc mamy w województwie nową koalicję, koalicję, która od kilku tygodni próbuje nas przekonać, że to wszystko, co się dziś dzieje, to z miłości do nas, to z miłości do Dolnoślązaków. Z jakiegoś powodu liderzy tworzący się koalicję uznali, że podział stanowisk w czworokącie PO, ODS, SLD i PSL 9 miesięcy przed wyborami jest zgodne z interesem mieszkańców województwa. Teza, myślę, że niezwykle ryzykowna i nawet dość zabawna, tym bardziej, że ta egzotyczna koalicja rodem z Meksyku nie ma żadnych podstaw ideowych i skupia wszystkich zainteresowanych władzą od prawej do lewej, a jedynym spoiwem tej grupy jest chęć uczestniczenia w profitach płynących z władzy. Na marszałka proponuje nam się osobę pana Cezarego Przybylskiego. Nie znam tak naprawdę pana Cezarego Przybylskiego. Sprawia wrażenie sympatycznej osoby, ale to niestety o wiele za mało. Co do istoty rzeczy w stosunku do tego, co proponowano nam przez ostatnie lata, nic się nie zmieni. Nie ma żadnej wątpliwości, że nie będzie tutaj żadnej wartości dodanej. Nadal to samo środowisko polityczne, które psuło województwo, psuć je będzie nadal. Różnica jest tylko symboliczna, która ma swoje źródło w konflikcie w Platformie i wojnie intelektualnej środowiska Rafała Dudkiewicza. Zmiany dla jakości zarządzania województwem, planu rozwoju województwa nie mają najmniejszego znaczenia. To, co nas czeka, będzie różniło wyłącznie się od czasu pana marszałka Wielkowlańca, że być może będzie podszyte trochę grubszą warstwą cynizmu. Powody zmiany na stanowisko marszałka są wszystkim doskonale znane. Jest ona wynikiem wewnętrznych walk pomiędzy panem Grzegorzem Schetyną a panem Donaldem Tuskiem. Panowie pokłócili się nie o program dla Dolnego Śląska, ale o władzę. Jeden z nich uważa, że dla utrzymania władzy w województwie należy się brata z prezydentem Wrocławia, a drugi, że nie należy. Od i cała głębia merytorycznego konfliktu w Platformie. I tak pojawił się nowy kandydat na marszałka, trochę, już to mówiłem, bardziej sympatyczny od starego. Proszę tego nie brać na siebie. Ale powód zapewne jest taki, że nadchodzą wybory. Taki zarząd, którym zamierza kierować nowy marszałek, będzie miał oprócz dotychczasowych koalicjantów nowego, czyli wspomniane już środowisko Rafała Dudkiewicza. I tu toczy się ze strony środowiska Rafała Dudkiewicza bardzo, no, powiedzmy, cyniczna gra, bo na obronę Platformy można powiedzieć, że przynajmniej nie ukrywa powodów zmiany na stanowisku, za to środowisko Rafała Dudkiewicza tworzy, no, już można rzec, niestworzone historie, które mają uzasadniać ich brak wiarygodności i przedmiotowe traktowanie wyborców. Środowisko Rafała Dudkiewicza proponuje nam od kilku tygodni, że absolutnie nie chodzi o ratowanie skompromitowanej i podzielonej dolnośląskiej Platformy i że nie chodzi także o ratowanie słabnącej pozycji Rafała Dudkiewicza w mieście i poprzez pozbycie się konkurencji politycznej w wyborach na urząd prezydenta, że absolutnie jest to
nieprawda. Wczoraj przedstawiono nam spis inwestycji, które zamierza nowa koalicja zrealizować. Są to inwestycje, które każdy zdrowo myślący Dolnoślązak uznałby przynajmniej w części za potrzebne. Faktycznie są to gdzieniegdzie rzeczy potrzebne i niezbędne dla województwa. Ale cała sztuka to nie to, że uda nam się coś tam przedstawić w mediach, bo to każdy potrafi, szczególnie w okresie takim jak teraz, czyli kampanijny, ale te inwestycje należy jeszcze wykonać. Ten spis, który nam przedstawiono, trochę wygląda tak, jakby sporządzono go po to, żeby wszystkim zrobić dobrze. To tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że jest to rzecz zwykła w czasie kampanii wyborczej, czyli zwykła kiełbasa wyborcza, choć sprytnie podana w pięknej obudowie. Każdy przeciętnie rozgarnięty wie, że realizacja tych inwestycji jest niemożliwa do listopadowych wyborów. Po pierwsze, proces realizacji inwestycji wymaga czasu, projekt, wykup gruntów, przetargi, odwołania budowy itd. Drugim problemem jest źródło finansowania tych inwestycji. Środków na ich realizację po prostu nie ma zapisanych w tym budżecie na ten rok. Zmiana budżetu w tej wysokości jest oczywiście niemożliwa. Chyba że pójdzie się drogą wrocławską i zacznie zaciągać się kredyt. Po trzecie, źródłem finansowania tych projektów z powodów oczywistych nie będą mogły być również fundusze unijne, bo zwyczajnie do listopada nie ruszą. Na marginesie zresztą jestem ciekaw, jak koalicja zamierza zrealizować zapis o jednej inwestycji unijnej w jednej gminie. Z moich informacji wynika, że czegoś takiego nie da się przeprowadzić z prostego powodu. Nie zgodzi się na to Komisja Europejska, ponieważ podważa to tryb konkursowy, który jest podstawą rozdziału środków unijnych. Próba wmówienia do Ślązaków, że spisane przez koalicjantów inwestycje są powodem, dla których koalicja powstała, jest doskonałym chwytem socjotechnicznym, na który, mam nadzieję, Dolnoślązacy się nie nabiorą. I dziś mamy taką to sytuację, w której koalicja może chwalić się listą wirtualnych inwestycji, które chce zrealizować, a z drugiej strony, przed samymi wyborami, za 8 miesięcy zawsze będzie mogła powiedzieć, że czasu było za mało. Taki doskonały chwyt PR-owy, choć jednocześnie myślę, że niezbyt grzeczny w stosunku do mieszkańców Dolnego Śląska. Drugi argument, który pojawiał się często na ustach działaczy klubu ODS, który miał usprawiedliwiać wejście w koalicję z Platformą i SLD, była rzekoma chęć uczestniczenia w tworzeniu listy indykatywnej w ramach RPO na nowy okres programowania 14-20. Twierdzono, że nie można czekać do listopadowych rozstrzygnięć w wyborach, bo będzie za późno. I ten argument również jest chybiony. Lista indykatywna, czyli pozakonkursowa, jest tworzona uchwałą zarządu, a tę uchwałę można zmienić. Ostatnia zmiana listy indykatywnej nastąpiła we wrześniu 2013 roku. A ponadto Komisja Europejska, co prawda, musi akceptować inwestycje, ale jedynie te, których koszt wynosi powyżej 50 milionów euro. Takich inwestycji w tym projekcie aktualnej listy indykatywnej, listy pozakonkursowej 2007-2013 nie było. Tak więc podawane argumenty mające uzasadniać powstanie koalicji mają w mojej ocenie jedynie wartość nośnika reklamy kampanijnej. Faktycznie powody wejścia w tę koalicję wydają się inne. Pierwsze, podjęto polityczną decyzją o pomocnej dłoni tonącej podzielonej Dolnośląskiej Platformie. Po drugie, koalicja służy przede wszystkim interesom politycznym jednej osoby, prezydenta Wrocławia. I tu mamy kilka dowodów. Kandydatura radnego miejskiego na wicemarszałka, która absolutnie nie ma nic wspólnego z polityką regionalną, jest bez jakiegokolwiek doświadczenia w sprawach infrastruktury drogowej, kolejowej, a przede wszystkim nic nie wie na temat służby zdrowia, a jednak został nominowany na wicemarszałka. I w tym kontekście staje się, myślę, że jasne, dlaczego tej funkcji nie powierzono choćby radnemu Obrębarskiemu, Jerzemu Zielińskiemu czy innym osobom. Jest mi naprawdę żal, że wasze środowisko, które niewątpliwie w klubie sejmikowym ma zacnie zasłużone osoby, będzie miało reprezentanta tak słabego merytorycznie. No i oczywiście już o tym wspomniałem,
prezydent Wrocławia osiągnął jeszcze jedną polityczną korzyść. Pozbył się kandydata z Platformy w wyborach na stanowisko prezydenta miasta. I to są powody, które doprowadziły do dzisiejszej koalicji. Przyznał również mit o samodzielności podmiotów, które tworzą ODS. Dziś widzimy, że mimo państwa mów o tym, że demokracja jest rzeczą najistotniejszą, samorządność, władza jest u państwa niestety, ale jednoosobowa. W dniu dzisiejszym, i mówię to z prawdziwym żalem, bo sam w pewnym momencie nabrałem się wiarygodność frakcji Rafała Dudkiewicza jest niemalże równa zeru. Co prawda od 6 lat twardo państwo krytykowali poczynania swoich dzisiejszych przyjaciół z PO, SLD i PSL, ale dziś podjęli się decyzję o tym, że należy podać pomocą dłoni tonącej platformy. Okazuje się, że nie ma i że nie jest już istotne to, że będzie realizowany portal za 66 milionów złotych, Centrum Monitoringu Społecznego, kwestie związane ze złą strategią rozwoju województwa, nieudolność do realizacji inwestycji, zadłużone szpitale, działania na szkodę Dolnego Śląska w Warszawie, czy też stworzenie monopolistycznego systemu odbioru śmieci itd. Nie ma to dziś żadnego znaczenia. Ważne jest posiadanie władzy i to za wszelką cenę, nawet za cenę zaprzeczania samemu sobie. Dziś nie widzę żadnej różnicy pomiędzy partią władzy, jaką jest Platforma, a frakcją Rafała Dudkiewicza. Obie bezideowe, sterowane ręcznie, a ich pragmatyzm doprowadził do tego, że władza stała się celem samym sobie. Nieważna jest wiarygodność i zasady, a wyborca budzi wasze zainteresowanie tylko w stopniu, który umożliwia sztuczki PR-owe. I tak powstaje nam w regionie nowa koalicja. Będziemy mieli w niej skompromitowaną dolnośląską platformę, targaną wewnętrznymi walkami. Będzie też SLD kojarzone z Centrum Monitoringu Społecznego, czyli nie za dobrze. No i będzie też dolnośląski PSL, który się zdaje zainteresowany, żeby wokół nie było jak najciszej, bo wtedy może czerpać profity spełnienia funkcji w strukturach władzy. I do tej drużyny postanowiło dołączyć środowisko Rafała Dudkiewicza. Jest to fundamentalny brak wiarygodności, który dodatkowo obraża, już wczoraj o tym mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, inteligencję dolnoślązaków. Niestety, i mówię to już po raz drugi, z żalem, środowisko Rafała Dudkiewicza stało się, i zawsze było, jak mówili moi niektórzy koledzy, platformą PiS, partią władzy, gdzie źle rozumiany pragmatyzm zastąpił wiarygodność. Niestety zapomniano tu o dolnoślązakach. Już dziś dokonano podziału władzy, nie czekając nawet na rozstrzygnięcia wyborcze, które nastąpią za 9 miesięcy. Na czele tej koalicji myślę, że strachu przed zmianami stanął pan Cezary Przybylski. To on będzie twarzą tej koalicji, dlatego nasz klub będzie głosował przeciwko jego kandydaturze. Egzotyczna koalicja władzy, którą będzie kierował nowy marszałek, w żaden sposób nie gwarantuje regionowi realnej zmiany. Co gorsza, będzie kontynuacją tego, co obserwowaliśmy przez dwie ostatnie kadencje, czyli kontynuacją procesu dalszego odsyciania.